To nie tenis, to też nie squash, ale też trzeba mieć czy dookoła głowy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sporcie, jakim jest padel. Jesteśmy w klubie Interpadel i porozmawiamy z prezesem Polskiej Federacji Padla, z Marcinem Potrzebowskim, a trening pokaże nam dyrektor sportowy Jakub Słowiński. Oglądajcie! Marcinie, powiedz mi, czym jest padel? Co to jest za sport tak w ogóle? No i skąd się wywodzi? Bo jeszcze myślę, że w Polsce nie jest to popularny sport i myślę, że jest dużo osób, które dzisiaj pierwszy raz o tym sporcie usłyszą. Pewnie tak, ale padel to jest takie pospolite ruszenie sportowe. W Polsce w tym momencie jest wielka mobilizacja i hype na ten sport. Sport się zrodził w 1962 roku w Meksyku, czyli daleko, daleko od Europy. Stworzył to pewien arystokrata, który grał we fronton. To jest taki też odmiana sportu rakietkowego. Piłka mu uciekała do sąsiada, miał problem z tym, wymyślił ogrodzenie. I to tak podobno, taka podobno jest historia, być może to jest legenda. Padel ma praktycznie zerowy próg wejścia. Tak jak w Babingtona graliśmy w szkole i każdy, kto chciał przebijać, to nasza kometka, to szybko się uczył. I fenomen padla na tym trochę polega, że jak ktoś chce być w fajnym towarzystwie, chce trochę się poruszać, no to szybko zaczyna grać. Nie jest to trudny technicznie sport na tym bazowym poziomie. I na tej fali myślę, że to popłynęło. W tym momencie w Hiszpanii to jest drugi sport narodowy po futbolu. No właśnie, bo w Hiszpanii jest bardzo popularny, a u nas się o nim w ogóle nie słyszy. To znaczy już teraz pomału tak. Mhm. Rośniecie bardzo w siłę. Tak. Dość szybko rozwijający się sport. Ja miałem to szczęście, że sprowadziłem padla do Polski 12 lat temu, a w Warszawie zaczęło się rozwijać i te 12 lat nas bardzo dużo nauczyło. Zresztą to jest okres, gdzie padel się rozrosł po całej Europie. Ale to Hiszpania gdzieś tam ciągle przoduje, tak? Tak, tak, tak. Oni są dominatorem cały czas na rynku europejskim. Ciepłe kraje. Generalnie to jest sport dla wszystkich. I to jest fenomen tego sportu, że jak w Hiszpanii odwiedzisz kluby padlowe, to są całe rodziny z dziećmi, są ludzie, są seniorzy, są młodzi ludzie, którzy są tacy żądni, żeby pokazać coś niesamowitego, bo to jest trochę taki tenis 3D, wiesz, w klatce dużo się dzieje, bardzo dynamiczny sport. Co dziesiąty Hiszpan gra w padla, czyli 4 miliony Hiszpanów grają w padla regularnie. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj pierwszy raz słyszą o padlu, albo dla tych, co dopiero co zaczynają tą przygodę, powiedz mi, czym ten padel w zasadzie, bo tak, podobny jest pewnie do squasha i podobny jest do tenisa, ale tak. czym się różni? Zacznijmy już od zasad. Czym te zasady się różnią? Kilka osób, które pierwszy raz widziało, jak się, znaczy pierwszy raz spotkało się z padlem, powiedzieli, że to jest miks tenisa i squasha. I trochę w tym prawdy jest, no bo gramy przez siatkę, tak jak w tenisie, naprzeciwko siebie. Gramy tylko i wyłącznie w debla, nie ma padla singlowego, bo tak jak powiedziałem, to jest sport towarzyski. Nie ma. Są korty singlowe, nawet tu w klubie są dwa korty singlowe, ale to są korty do ćwiczenia, to nie są korty do gry. Turnieju żadnego, nic nie gra się w singla. Potrzebujemy 4 osoby, musimy mieć takie minimalną drużynę z 2 osób. I to jest ten esencjalny wymiar też sportu. Kort jest ogrodzony klatką, częściowo złożoną ze szkła, częściowo z siatki stalowej, która jest znormalizowana. Bo wszystkie pionowe ściany grają, w sensie, i to jest ten element ze squasha, czyli korzystamy oczy dookoła głowy, z tyłu, tak, bardzo, bardzo dużo się gra. Różnica jest taka, że od siatki możemy tylko odbierać, a od szkła możemy również zagrywać, ale myślę, że to później nasz dyrektor sportowy Kuba wszystko bardzo ładnie wyjaśni, na czym to polega. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki topowe, jest to niesamowite widowisko, bo wiesz, piłka się odbija od ścian, ona jest wielowymiarowa. W 2014 udało nam się zorganizować pierwszy pokaz gry w padla na Stadionie Narodowym. Gwarantuję, że 99% ludzi nie wiedziało, o co chodzi w tej dyscyplinie, ale wszyscy przychodzili i z zainteresowaniem patrzyli, bo ta wielowymiarowość i ta dynamika tego sportu kusi i przyciąga. Okej, a powiedz mi teraz tak, no, chciałabym zacząć grę.
W co się muszę wyposażyć? Mamy tutaj rakietę. Rakieta jest zupełnie inna od wszystkich. Takie rakiety jeszcze w sumie dzisiaj otrzymam pierwszy raz w ręku. Co się muszę wyposażyć? W rakietę, jakieś piłeczki. Widzę też te piłeczki, jakieś są troszeczkę inne, różnią się. Czy są takie same jak do... Przede wszystkim pożądany dobry humor. Tak, piłeczki są zewnętrznie identyczne jak tenisowe. Nawet kiedyś mi jeden tenisista powiedział, że grał takimi piłkami i myślał, że padel to jest brand piłek, a nie, że to jest oddzielna dyscyplina sportowa. Rakieta jest bardzo, bardzo specyficzna, inna chyba od wszystkich znanych do tej pory, bo nie ma naciągu. Okej, a jeśli chodzi o ubiór? Najbliżej to jest chyba do tenisa, jeżeli chodzi o ubiór. W squashu też jest podobnie. Zresztą ten sport nie jest wymagający pod tym względem. Potrzebujemy dobre obuwie, żeby było bezpiecznie, żeby ono się nie ślizgało na nawierzchni. Gramy na trawie syntetycznej i ona wymaga podeszwy, która dobrze będzie trzymała na tej nawierzchni. Natomiast reszta to jest nasza inwencja. Hiszpania się zakochała, no i chyba Polska się zakocha w tym sporcie. Wszystko na to wskazuje. No mam nadzieję, że będziesz kolejną osobą, która się zakocha. Też tak myślę. widzę, że też prężnie działacie. Powiedz mi, jak się do Was, gdzie przyjść? W Warszawie mamy parę miejsc. Jak to w ogóle w całej Polsce? Warszawa to już jest bardzo bogata w ofertę padlową. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile jest klubów, ale myślę, że około 10. Facebook jest Polski Padel, Instagram Polski Padel. TikTok będzie niedługo, też zapewne jako Polski Padel. Myślę, że nic więcej dodać, nic ująć. Zaraz spotkamy się na korcie, a potem lecimy dalej do padlowni. Tak, Mistrzostwa Polski letnie, fenomenalna impreza, jest kilka fajnych nazwisk. No i zobaczycie tam padla na takim poziomie, który naprawdę jest pociągający, jeżeli chodzi o rozgrywki pro. Dzięki ślicznie za rozmowę. I cóż, lecimy na trening. Zapraszamy do gry. Kuba, ja widzę, że ten, że kort w ogóle różni się trochę od tenisa. Tak, zdecydowanie. To jest mniejszy kort. Wymiary tego kortu to mamy tutaj 10 na 20. Przede wszystkim różnica jest jeszcze inna, że jest obudowany ścianami. Mamy taflę szklaną, od której piłka się regularnie odbija i kraty, gdzie jest... Właśnie jest to pięknie, generalnie to... widowiskowo. Tak. Serwujemy, jakoś też jest, widzę, jest jakaś różnica w serwowaniu. Jak serwujemy? Serw w tej grze jest o tyle prosty i to powoduje, że w ogóle to jest taka niska bariera wejścia. Przy tenisie uczymy się serwu bardzo długo i są to elementy, które rzeczywiście trzeba szlifować. A serwujemy zza linii serwisowej, mamy także kara serwisowe. Przede wszystkim w ogóle jeszcze powiem... Tutaj ciekawostka, sznurek, który zawsze trzeba zawiązać, założyć, żeby rakieta była mocno żeby czuć się bezpiecznie później na korcie, bo mamy partnera zawsze. Jeżeli chodzi o serw, to tak jak powiedziałem, bariera tutaj jest dużo, dużo prostsza. Opuszczamy piłkę na ziemię i przebijamy na drugą stronę. Można i forehandem, i backhandem, nie ma znaczenia, ale nie można serwować piłki powyżej linii biodra. Okay. Czyli nie można uderzać piłki z góry na dół, tylko zawsze, tak, zawsze piłka musi się odbić najpierw na ziemi, a potem ją uderzamy. W ile osób gramy standardowo? Rozgrywka taka standardowa, turniejowa, to jest para na parę, czyli dwie osoby, gra deblowa. I jakie są zasady? Jak to wygląda? Punktacja jest dokładnie taka sama jak w tenisie. Liczymy punkty, które składają się na gema, potem gemy składają się na seta. Przy równej ilości gemów jest tiebreak, przy stanie 6-6. Dwa sety do dwóch wygranych. Punktacja bardzo, bardzo podobna jak w tenisie. A co jest podobnego do squashu? Co jest możliwość tutaj grania od ścian. To jest to, co łączy squasha, tak? Tylko nie można uderzyć bezpośrednio piłkę w ścianę. Piłka, żeby była dobrze zagrana, musi najpierw odbić się na polu przeciwnika. Czyli gramy tak, że odbijamy tą piłkę tak, żeby się znalazła po drugiej stronie przeciwnika. Na polu. Dopiero jak się odbije, to może się odbić od ściany. Mniej więcej coś takiego to by wyglądało. Tu piłka się odbije, a potem my ją przebijamy na drugą stronę. Czyli punkt będzie dla przeciwnika zawsze wtedy, kiedy... Bardzo mocno zostanie piłka zagrana i uderzy bezpośrednio w ścianę, wyleci za kort, zagrana zostanie w siatkę.
Czyli generalnie zasada jest taka, zawsze musimy celować w pole przeciwnika, tak. Nie w ścianę. W ścianę dopiero to przeciwnik zadecyduje o tym, że może się odbić. Tak jakby ściany pomagają w odbiciu piłki. Mhm. Powoduje to, tutaj te ściany dają taką trójwymiarowość tej gry i ściana daje tak naprawdę możliwość w sytuacji, kiedy piłka nas minie, jeszcze mogę sobie tutaj próbować się uratować, odbić piłkę za pomocą ściany, ale też jeszcze jest to ciekawe, że można wykorzystać taflę szklaną do przebicia piłki na drugą stronę. Mogę nawet zademonstrować. W sytuacji, kiedy piłka mnie tu mija, już nie jestem w stanie jej dogonić, mogę przebić piłkę na drugą stronę. Pytanie, chcę zacząć, chcę przyjść do Was trenować. Powiedz mi, co mam się zaposażyć? Kupić rakietę? Jakieś piłeczki? Przede wszystkim dobre chęci. I znalezienie klubu, który jest w okolicy. Praktycznie każdy z klubów u nas tak samo tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w klubie Interpadel, możemy przyjść na takie zajęcia intro kurs wprowadzające i tam tak naprawdę trzeba tylko mieć strój sportowy, rakietę, piłki i trenera dostajemy w pakiecie. O, trenera dostajemy w pakiecie, tak? Tak jest. Staramy się, żeby sport się rozwijał i chcemy budować społeczność, dlatego takie pierwsze zajęcia dla osób, które nie miały styczności z padlem, są wprowadzające, są darmowe. No to słuchajcie, no to myślę, że warto skorzystać. Jestem już po treningu, a teraz lecimy na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w padle. Za obejrzenie tego materiału. Gorąco polecam Wam grę w padla. Komentujcie, subskrybujcie ten kanał, piszcie, co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, jakie sportowe Was inspiracje interesują i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!